jesteśmy na drodze do Miłowiec, na Augustów i jakaś kolejka tirów znowu. Czy korek, czy coś. Zaraz zobaczymy. Czy kolejny wypadek. No, koszmar i tragedia jak zwykle. Jest niedziela generalnie, tiry nie powinny niby jeździć. Tylko te ze specjalnymi ładunkami. Widać nawet przebudowa tej drogi do czterech pasów. Nie rozwiązuje całkiem problemu. Dobrze, że przynajmniej jest ten drugi pas, że można je ominąć, bo jakby był tylko jeden, to byśmy stali wszyscy za nimi. No i jednak coś tam się zakorkowało. Nawiasem mówiąc, to jest jakieś chyba na przykład paliwo albo jakaś chemia paruski napisane. Ukraina akurat, przepraszam was bardzo, na naczepie jest rejestracja. Dlaczego Ukraina jedzie przez Litwę? Jakiś może ładunek jedzie po drodze. Jedziemy do Muzeum Wsi na Dożynki Wojewódzkie i trafiliśmy na korek. Generalnie trzeba zawsze będzie jeździć przez zawady chyba, bo ostatnio widzę, że ta trasa jest coraz bardziej problematyczna. Może korek jest spowodowany dożynkami? O, na pewno. Wszystkie te tiry wiozą coś na dożynki. Rondo na dożynki się zapchało. Życie to najprawdopodobniej wypadek. Kiedyś tak pamiętam, to już było właśnie, że tylko w drugą stronę z kolei mieliśmy szczęście, więc oglądaliśmy to z przeciwnego pasa. Oj, tu pana nie możemy. O, się wpycha pan. Ojej. Duży może więcej. Duży może więcej, tak. Pan ze Stonii. To jeszcze, że te samochody po prawej to jest kolejka na dożynki, to bym uwierzył, słuchajcie, skoro będzie za darmo koncert Lady Punk, to nawet całe województwo się może zjechać. To rozumiem. No i raczej wszyscy i może i tak jest. Do muzeum wsi, no. Dlatego tiry się korkują. No. Bo tiry jadą pasem zewnętrznym, my jedziemy przy osi jezdni. Zobaczcie, naprawdę, w takim razie pomysł z dożynkami okazał się katastrofą komunikacyjną. Ale to by się domyślił. Wypalił marketingową. Nadmiar chętnych nawet można powiedzieć. To jest. Ale wypalił marketingowo. Więc będziemy spróbowali się z kolei wbijać jakoś w takim razie. Szczerze zaskoczyli mnie tutaj. Nie spodziewałem się i to naprawdę, tak naprawdę, słuchajcie, to wszyscy ci ludzie jadą wygląda na to, że jadą na dożynki. Nie mogą wjechać na teren imprezy. Masowej. Albo nie wiem, na kąpielisko, oglądać dinozaury, bo tu folwark na Dawki, tu dużo różnych jest, że tak powiem, innych też atrakcji na tym zjeździe akurat, ale... Naprawdę bym się nie spodziewał w życiu. No ale że ty Polska presto, wbijaj teraz. Nie, spróbujemy. Wbiłeś się już. Nie za bardzo. Pani. Jedź. Też nie. Za długo czekali już, są wkurzeni. Dobra, teraz. Ten cię puszcza. Tylko do przodu musi przyjechać. Bardziej, że zobaczcie faktycznie, a jeszcze tam dalej, zobaczymy gdzie oni się rozjeżdżają faktycznie. Czy do Muzeum Wsi jednak, czy może tam i miejsc parkingowych nie ma, a jest dopiero godzina 15. Do koncertu Lady Punk jeszcze 2,5 godziny.
nic, ja kieruję ruchem. Ciekawe. Radiowóz tam stoi. W życiu bym się nie spodziewał. Było w czasie wakacji tu kilka imprez masowych i nigdy nie było takiej historii. Bo to są wszyscy wyborcy PiS-u. Nie, wiesz, no, Lady Punk to wszyscy. I za darmo. Myślisz, że nie wyborcy PiS-u? Nie tylko. I może też koniec wakacji. Mamy już rok szkolny, więc dużo ludzi może uznało. Ładna pogoda też. Mamy czas. Także spróbujemy. Warto pojechać i zobaczyć. Niedaleko Białymstoku. Czyżby dzisiaj w całym województwie nie było ciekawszej imprezy w takim razie? Nie, chyba nie. Chyba nie ma w takim razie. Wszyscy zobaczyć z góry jadą. Z góry jadą. To tam jest ten pas od Jurowiec, no. Tam, nie? Bodajże. Znaczy tam jest jeszcze właśnie zalew, znaczy plaża, na którą już nikt prawie nie chodzi, bo w tym hałasie od tirów to nie ma żaden sensu. Relaks. Są ten dinozaury wesołe miasteczko. Albo to ci, co wracają. Folwark na dawki. No to pan marszałek się ucieszy, że impreza miała takie wzięcie. Tak, rozmach i chętnych tu. No, ale patrz, co się tam dzieje przed nami. Tak, zaraz, to jest jakiś koszmar. To, co się dzieje przed nami, to jest koszmar. Bo tutaj, wiesz, trzeba przez rondo przejechać, nie? I na rondzie się tam zobacz. Chyba kolkę. Jest tłum wyjeżdżających z kolei. Nie, to wjeżdżają i z prawej, i z lewej, nie? Tylko czy oni wyjeżdżają na Białystok, czy oni jadą dalej na imprezę, tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. Ciekawe, jak z miejscami do parkowania w takim razie. Podejrzewam, że gdzie kto znajdzie, tam stoi. Że raczej w tym dniu ani mandatów, ani niczego nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale już dawno nie widziałem takiego zakorkowania. Jak słowo daję, myślałem, że to kiedyś właśnie był taki korek, ale to było spowodowane tym, że ktoś wszedł na przejście dla pieszych, tir gwałtownie zahamował i motocyklista nie zdążył wyhamować i wjechał w naczepę od tyłu i trzeba było go trochę pozbierać z jezdni. Nie pamiętam. Czyli jak to się skończyło, czy przeżył? No niestety, tak. Jednakowoż motocykle są niebezpieczne. To też jest. Nie, to na Białystok, widzisz, tam odbijają jadą. A stamtąd z dołu przyjeżdżają znowu od Wasilkowa chyba bodajże tam jest, nie? Wjazd. Czy w Supraślu jest jakaś Osowicze? Nie, w Supraślu dzisiaj jakaś medyczna. Badania medyczne, nie? Jakaś medyczna impreza w Supraślu dzisiaj. To żebyśmy my tylko zdążyli na Lady Punk przypadkiem. W takim tempie. Zaraz trzeba porzucić samochód i iść na piechotę. Dla zdrowotności, tak jest. Dla zdrowotności, dla spokojności. No tutaj jadą cały czas, widzisz, i on nie może się wbić. Tutaj to powinna policja ruchem kierować, bo to zaraz się dzieje na górze. Ale faktycznie dużo tych samochodów, masz rację, skręca tam na... Na Białystok jadą z powrotem. Tylko skrótem. Znaczy tam mogą wyjechać też dokładnie, nie? Tak, na Białystok na trasę, albo jeszcze tam przez Zawady mogą jechać, ale wracają. No ale coś się przyspieszyło, bo to też tych samochodów nie będzie w nieskończoność. No i też w zależności od tego, czy kierowcy potrafią jeździć na zamek, czy nie. Bo tutaj jedynie co można robić, to jeździć w tej chwili na zamek. To wtedy jest bezpiecznie. Kierunek na Sielachowski, Białystok, Osowicze. Na tym zajazd Wikingi, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. 500 metrów. Niektórzy porzucili samochody i idą na piechotę. Stwierdzili, że będzie im to się bardziej opłacać. To jest jednak chyba ta impreza, bo widać to tłum. No ale dużo wyjeżdżających już z tej imprezy jest. Więc będzie dla nas parking. Miejmy nadzieję. Chyba, że to ci, co przyjechali i wracają, bo nie znaleźli miejsca do parkowania.
Też tak nie, może? To może nie też klecz. To jest możliwe. Ale chociaż tam jest dużo terenu, więc myślę, że z miejscami do parkowania nie będzie problemu. Reklama wyborcza, trzecia droga. Tam Krajewski się zaparkował, a przyczepą. A tutaj przyczepa pana Sebastiana Łukaszewicza, kolejnego radnego. To są dobre pomysły, słuchajcie. A tutaj... Przyczepy można zaparkować za darmo. Pan wiceminister Andruszkiewicz się reklamuje ze swoją przyczepką. Ostatni na liście. A, bo tu jeszcze pieszo ludzie chodzą. Pani się zdecydowała w ostatniej chwili nam pod koła wbić. Jak kotek. A może my koło przyczepy? Czekaj, czy tylko tu się chyba wjeżdżało na parking? Tak, jedź. Tak, wjazd. Jedź teraz, teraz jedź. Skuter. Wojsko, policja. Duża impreza, panie kochany. Duża. To tak naprawdę.